zarządu z druku 397 w sprawie powołania. W sprawie powołania Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Dzielnicy Broni Czerwony. Paragraf pierwszy powołuje Komisję Rozwoju Przestrzennego Rady Dzielnicy Broni Czerwony. Paragraf drugi ustala następny zakres działania komisji. Paragraf trzeci, i tutaj prosiłbym o zgłaszanie się członków tej komisji. Widzę Rafał Miś. Ja. Tak, zaraz. Dobrze. Tu mamy jeszcze poprawką decyzję WZ w punkcie, w paragrafie drugim, w punkcie drugim opinii WZ. Tak, dokładnie. I wracamy do składu osobowego komisji. Piotr Maniak składa. Ja też. Pan Strzyński. Tak, pan Kaszyn. Piotr Moskała. 6. 7. Dariusz Wicher. Kto jeszcze? No, drodzy Państwo, żeby było kworum. Agnieszka Jasiówka. 8. Dziewięć, każda, tak? No i, znaczy ja powiem tak, w tej komisji uczestniczyłem w pracach, będę ją z ramienia tutaj, powiedzmy, właśnie zarządu, gdzie się tą komisją opiekował. Wpiszę się do innej komisji, a myślę, że na tej komisji na spotkania będę przychodził. Jeżeli oczywiście przewodniczący tej komisji będzie mi udzielał głosu, to będę. Rafał Miś, Piotr Majak, Stanisław Skrzyński, Kasznik Franciszek, Piotr Gaweł, Piotr Moskała, Dariusz Wicher, Agnieszka Jasiówka, Łukasz Wanduch. I tu jeszcze, przepraszam bardzo Państwa radni, jeszcze do paragrafie drugim, w punkcie czwartym. Ej, Państwo radni, naprawdę bardzo bym prosił o ciszę. Będzie przerwa, będziecie Państwo rozmawiać do woli. Teraz procedujemy projekt zarządu. W paragrafie drugim, w punkcie czwartym, analiza potrzeb w zakresie sporządzania szczegółowych planów dla mediów miejscowych planów. Planów zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy Broni Czerwonej. Skład komisji, tutaj Państwo odczytałem, jak jest 9-osobowy. Przystąpmy do procedury, chyba się ktoś jeszcze chce wpisywać. Przystąpmy do procedowania. Kolega będzie liczył. Przystąpmy do procedowania projektu uchwały. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma, dziękuję. Uchwała została podjęta.